Czy Fujifilm X-T50 to najlepszy aparat na wakacje? Na to pytanie odpowiemy sobie w tym filmie. Ja nazywam się Paweł Wrona, a w internecie tworzę pod nazwą Autostopowa Wrona. Jestem filmowcem i podróżnikiem, a tym razem wyjątkowo witam Was z egipskiego All Inclusive, gdzie dzięki uprzejmości cyfrowe.pl mam możliwość przetestować to małe cudeńko. A więc zaczynajmy. Zacznijmy od designu. Już po wyjęciu z pudełka wita nas klasyczny retro design, który idealnie sprawdzi się na wakacyjne podróże. Pięknie wygląda, jednocześnie zachowując rozsądne rozmiary. Rozmiary, które nie odstraszają, by zabierać ten aparat ze sobą, gdzie się tylko da. Sam aparat waży zaledwie 438 gramów, a gdy założymy na niego naleśnika 27 ze światłem 2.8, tworzy nam się niesamowita, ultra lekka konstrukcja o niesamowitych możliwościach. Aparat posiada odchylany ekran, który idealnie sprawdzi się przy fotografowaniu oraz filmowaniu. Dla mnie osobiście ten ekran jest bardzo wygodny, jednak musimy pamiętać, że nie zrobimy sobie nim selfie. Jednak wiem, że ekrany odwracane mają tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekali. Nowinka, która zawitała w tym modelu, to pokrętło symulacji filmowych. W tym aparacie jest to funkcja świetna. Możliwość skakania z symulacji na symulację w zasięgu sekundy jest niesamowicie wygodna, bo w końcu większość osób będzie robić na wakacjach JPEGi, a nie RAWy. Ten aparat jest po to, by dać nam zarówno komfort, jak i swobodę, ponieważ nie ma nic lepszego niż świetne JPEGi prosto z puszki, z naszymi ulubionymi symulacjami, które zmieniamy jednym pokrętłem w zasięgu jednej sekundy. Coś wspaniałego. Po przeciwnej stronie mamy do dyspozycji pokrętło zmiany szybkości migawki oraz pokrętło do kompensacji ekspozycji. W tym modelu nie mamy dedykowanego pokrętła do zmiany czułości ISO. Mamy jednak dwa pokrętła, jedno z przodu, drugie z tyłu, które możemy sobie dowolnie programować. W tym przypadku jedno z nich najlepiej ustawić sobie do zmiany czułości ISO i wtedy problem z głowy. Pod pokrętłem zmiany migawki mamy przełącznik auto, który szybko pozwoli nam ustawić aparat do ustawień w pełni automatycznych. Fajna opcja dla osób, które nie chcą się nad ustawieniami zbytnio zastanawiać, a jednocześnie pozwala nam to zawsze wrócić do naszych wcześniej ustawionych ustawień manualnych przy użyciu tego jednego przycisku. Naprawdę fajna sprawa. W tym modelu jest jeszcze lampa błyskowa. Ja osobiście nie używam, ale fajnie, że dali radę upakować jeszcze lampę w ten mały korpus. Myślę, że na imprezy fajna sprawa. Aparat zasilany jest baterią, która pozwala zrobić około 305 zdjęć na jednym ładowaniu. Niby niewiele, ale z drugiej strony i tak zawsze posiadamy po kilka baterii, więc to żaden problem. Aparat ma być lekki, więc i bateria musiała być delikatnie odchudzona. Obudowa niestety nie jest uszczelniana, więc wszelkie spartańskie warunki musimy sobie odpuścić. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale wiem, że dla wielu osób będzie to aspekt kluczowy, dlatego o tym wspominam. Jeśli chodzi o pamięć, mamy wejście na jedną kartę SD, zaraz koło baterii. Myślę, że jedna karta w zupełności wystarczy na wakacje. Podsumowując, design tego aparatu jest cudowny, a kupić go można w trzech różnych kolorach. Ze spraw kluczowych, jeśli chodzi o design, to raczej tyle. Dodam jeszcze tylko, że na przodzie korpusu mamy taki przełącznik, którym możemy przełączać się z trybu manualnego na tryb ciągły autofokusa i na tryb pojedynczy. Przejdźmy teraz do aspektów fotograficznych. Fujifilm do X-T50 włożyło matrycę, którą znamy na przykład z X-T5, czyli matrycę 40-megapikselową. W fotografii daje nam to naprawdę niezwykłe możliwości, ponieważ możemy sobie kropować zdjęcie i przy tym nie tracić aż tak dużo jakości. To właśnie ta matryca 40-megapikselowa sprawia, że możemy powiedzieć, że ten aparat jest najlepszym wakacyjnym wyborem, ponieważ zamiast tego wystarczy nam taki obiektyw. Nie potrzebujemy zooma, wiadomo, to nie jest zlecenie, to są wakacje. Mamy się cieszyć tymczasem i mamy się nie nadźwigać za bardzo, więc taki naleśnik na naszym aparacie w zupełności wystarczy. Robimy zdjęcie, kropujemy i dalej mamy fajne zdjęcie z wakacji. A przy tym zaoszczędzimy sobie noszenia zbędnych kilogramów, ponieważ ten obiektyw waży więcej niż korpus. Dlatego jeśli możemy założyć leciutki obiektyw na lekki korpus, czemu by nie? Lekko kropujemy i dalej mamy fajne zdjęcia. Po to jest ten aparat. Jeśli chodzi o jakość samych zdjęć, no jest ona rewelacyjna.
Wracając do pokrętła symulacji, mamy do wyboru 12 symulacji przy użyciu pokrętła, a łącznie w ustawieniach mamy ich aż 20, co daje nam ogromne pole manewru, by nasze zdjęcia z wakacji wychodziły zawsze takie, jakie chcemy. W tym modelu mamy też dostępną najnowszą symulację realację, która weszła do Fujifilm kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o autofokus, działa jak natura chciała. To już nie jest autofokus z 3-4 lat temu, gdzie na przykład X-T4 gubiła notorycznie. To jest autofokus, na którym możemy już naprawdę polegać. Jest solidnie i no teraz fotografowanie z autofokusem to jest sama przyjemność i nie jest ciągła frustracja, jak to było jeszcze 4 lata temu. Dlatego autofokus jest naprawdę, naprawdę na plus. Autofokus nie ma najmniejszych problemów, by wykrywać twarz, oczy, korpus ciała bardzo, bardzo szybko i przede wszystkim trzymać się go i nie uciekać gdzieś na boki co chwilę. No pod tym kątem jest naprawdę świetnie. Dodatkowo mamy też możliwość wykrywania obiektów, jak zwierzęta, ptaki, samochody, samoloty, motocykle, a nawet pociągi. Ja z tego aż tak często nie korzystam, ale warto wspomnieć, że to wykrywanie obiektów tutaj jest, bo jeśli przyjdzie ten moment, że potrzebujemy fotografować coś konkretnego, to na pewno ułatwi nam życie. Aparat posiada również wbudowaną stabilizację sensora, co mi osobiście pozwoliło robić ostre zdjęcia z migawką do nawet 1/4 sekundy. I nie były to zdjęcia rozmyte, tylko były dalej ostre i w granicach rozsądku użyteczne. Szczególnie na wakacjach, kiedy często nie będziemy mieli ze sobą statywu. Dlatego możliwość wykonywania zdjęć z ręki do tak długich czasów naświetlania, bajka. W fotografii nocnej mamy możliwość wykorzystania ISO do 12800 z możliwością rozciągnięcia go do 51200. Jednak nie polecam tego robić do tak skrajnych wartości, ponieważ wtedy ta ziarnistość będzie już taka bardzo sztuczna i no, nie będzie to wyglądało dobrze. Dlatego do 12800 to ISO naprawdę, naprawdę jest fajne. Ta ziarnistość jest taka jeszcze w miarę naturalna i no, na naszych zdjęciach z wakacji nie będzie nam to w zupełności przeszkadzać. A jak nie ma światła, to i tak zdjęcia dobrego nie zrobimy. Dlatego jeśli chcemy mieć cokolwiek uchwycone i dalej jeszcze mieć fajną pamiątkę, 12800 w zupełności wystarczy. No i w końcu możliwości filmowe tego aparatu. Ta recenzja nie byłaby kompletna dla mnie osobiście jako filmowca, gdybym nie poruszył tego tematu, a więc zaczynamy ostatnią filmową część. Fujifilm X-T50 posiada naprawdę mocny arsenał możliwości. Zaczynając od rozdzielczości, mamy tutaj 4K w 50 klatkach, niestety skropowany. Mamy 4K do 30 klatek bez kropa. Mamy też 6K do 30 klatek, które niestety w tym przypadku krupuje nam jeszcze bardziej. W opcjach filmowych mamy wszystkie niezbędne kodeki, by czerpać z możliwości filmowych jak najwięcej. Ale to, co jest najważniejsze, to możliwość nagrywania filmów w F-Logu i w F-Logu 2, który w tym aparacie posiada wartość bazową ISO 1000, a nie tak jak na przykład w X-H2S, czyli takim aparacie bardziej filmowym, zdecydowanie bardziej filmowym, tam już ta wartość bazowa ISO w F-Logu 2 to 1250. To naprawdę jest niby mała różnica, ale w takim użytkowaniu codziennym robi naprawdę, naprawdę dużą robotę. Sam F-Log i F-Log 2 jest to ogromne ułatwienie, ponieważ potem w postprodukcji możemy sobie pokolorować obraz do naszych własnych preferencji. Raczej 99% osób, które kupią ten aparat, nie będą z tego korzystać, ale jak ktoś podchodzi do filmów już trochę bardziej poważnie, to na pewno podziękuję za tą opcję w tym aparacie i będzie jej używał na pewno w 99% sytuacji. Dla osób chcących filmować, ale nie kolorować, nie przejmujcie się, też można. Mamy opcję, by nagrywać filmy bezpośrednio z naszymi ulubionymi symulacjami filmu. Po prostu ustawiamy aparat, wybieramy jedną z 20 symulacji i kręcimy filmy. Jeśli chodzi o możliwości slow motion, to oprócz typowego 4K w 50 klatkach, mamy też możliwość super slow-mo. W tym aparacie mamy do wyboru super slow-mo 4-krotne, 5-krotne, 8-krotne i 10-krotne. Jedyny minus jest taki, że to wszystko w Full HD i dodatkowo z kropem. Ale na specjalne okazje, myślę, w zupełności wystarczy. Szczególnie jak mamy dobre warunki oświetleniowe, nie będzie żadnego problemu. Przejdźmy teraz do tego, co powoduje zawsze największą ilość pytań, czyli autofokus i czy jest w ogóle sens go używać. Podobnie jak przy zdjęciach mamy opcję śledzenia oczu, głowy, korpusu,
ale oprócz tego mamy też możliwość siedzenia obiektów, czyli ptaków, zwierząt, samochodów, motocykli, samolotów i pociągów. Osobiście testowałem autofokus głównie na ludziach i powiem szczerze, byłem zaskoczony, ponieważ testowałem go od samego początku w tych gorszych sytuacjach oświetleniowych, na jakichś nocnych występach i powiem szczerze, byłem naprawdę, naprawdę pod wrażeniem. Autofokus nie gubił się, trzymał się obiektów, naprawdę wspaniała rzecz. Pamiętam, jak jeszcze filmował autofokus te 3 lata temu był taki, że musiałem, łapałem fokus, przechodziłem na manualnie, kończyłem nagrywanie manualnie ostrząc, a teraz ustawiam obiekt, śledzi i wszystko jest ostre. Wszystko jest tak, jak powinno być. Więc autofokus w tym aparacie do filmowania wspaniały. Naprawdę świetna, świetna, świetna sprawa. Polecam. Więc jeśli chodzi o autofokus, to moja opinia będzie taka sama jak przy zdjęciach. Fujifilm naprawdę nie ma się czego wstydzić w tej płaszczyźnie. A więc jeśli ty boisz się i obawia i masz pewne obawy co do autofokusa, to spokojnie, nie martw się, kup ten aparat, bo naprawdę autofokus robi robotę i nie ma się czego wstydzić w porównaniu do innych systemów. I ostatnie to stabilizacja. Nie ma się co oszukiwać, że im lżejszy korpus i im lżejszy obiektyw łącznie dają to mniejszą wagę samego sprzętu. A im lżejszy sprzęt, tym ciężej zachować stabilny obraz. Dlatego jak chcemy nagrywać naprawdę stabilny obraz, to albo zakładamy gimbala, albo zakładamy klatkę operatorską, albo zakładamy po prostu cięższy obiektyw. Da nam to łącznie większą wagę i będzie nam łatwiej operować stabilizacją. Jednak w tym aparacie naprawdę stabilizacja działa bardzo dobrze. Ja zawsze mam włączoną opcję z boostem, żeby ta stabilizacja jeszcze bardziej pracowała. Wiadomo, zżera to bardziej baterię, ale ten obraz jest troszeczkę według mnie bardziej stabilny i naprawdę robi robotę. Uważam, że stabilizacja w tym aparacie w zupełności wystarczy, by nagrywać tutaj filmy z ręki. I nie ma potrzeby, by zabierać na wakacje ze sobą gimbala. Byłby to zdecydowanie przerost formy nad treścią. Z ręki spokojnie nagramy wspaniałe filmy. Stabilizacja jest naprawdę, naprawdę solidna. Podsumowując, Fujifilm X-T50 filmowo daje naprawdę niesamowite możliwości. Jakość obrazka niesamowita. Autofokus naprawdę robi robotę, a stabilizacja tylko dopełnia ten pełnych możliwości malutki korpus. Naprawdę jest świetnie. Zarówno filmowo, jak i zdjęciowo. Uważam, że ten aparat spełnia wszystkie kryteria, by zostać najlepszym aparatem wakacyjnym w stajni Fuji. Jest mały, lekki i zarazem niezwykle, niezwykle potężny. Dlatego nic tylko spakować go do kieszeni i uderzyć w trasę, by tworzył dla nas niezapomniane wakacyjne pamiątki. I to by było na tyle. Ja z tego miejsca dziękuję Wam za uwagę. Paweł Wrona, czyli autostopowa Wrona. Do następnego. Cześć!